odmówiłem się, mam nadzieję, że rzeczywiście będzie lepiej. Ale to tak na marginesie szukając po prostu. Czyli rower jest tak, okej. Jest, rower jest jak najbardziej potrzebny, bo jestem w stanie szybko i wszędzie dojechać i sprawdzić, jeśli coś mnie tylko nurtuje, a tych problemów jest, jak wiecie, bardzo wiele. Tak jakby wprowadziliśmy taki nastrój właśnie rowerowy, że jak zaczynamy mówić o jeździe na rowerze, mówimy o tych traksach i rowerzyści pewnie jak swój swojego spotka może rozmawiać wiele o tym. I stąd się bierze, jakby kiedyś pan prezes powiedział, że nasza impreza jest pełną wśród imprez tutaj w Olsztynie i rzeczywiście dla nas wielką perłą jest Olsztyn jako trasy rowerowe. O nich rzeczywiście, jak wspomniałem, możemy dużo mówić. I sam osobiście, wprawdzie miałem na początku wsparcie się ministrem, już poznałem bardzo dokładnie wszystkie te ścieżki. Chcę mi w tym roku zaproponować troszeczkę coś więcej niż tylko maraton rowerowy, czyli jazdę indywidualną na czas, która będzie zorganizowana dzień wcześniej. Był pomysł, by może nawet bardziej widowiskowo zrobić ją na nowej ścieżce, pięknej ścieżce. Sam sprawdzałem wokół Jeziora Długiego. Niestety, ale ona jest tak piękna, jest tak oblegana i ze względu na bezpieczeństwo jednak postanowiliśmy jednak tam nie organizować. O dziwo, bardzo niebezpiecznej konkurencji, bo zawodnicy, którzy startują indywidualnie na czas, no są skupieni na wyniku i już wtedy nic nie widzą. Ale z drugiej strony dalej przypomnienie, że trasy, które są wykończone i to jest naprawdę ewenement, ja myślę, że nawet nie tylko na skalę polską, ale to, co widziałem na świecie, że tak blisko centrum miasta są trasy rowerowe, nawet górskie, czyli te trasy, które są w lesie miejskim wytyczone, żółte szlaki są, znaczy szlak, to są trasy. No ci, którzy nie byli z Państwa, na pewno warte są do zobaczenia, może ci, którzy jeszcze technicznie nie są pewni, po prostu do przejścia, są naprawdę bardzo atrakcyjne. I tą część chyba najcenniejszej rzeczy, która jest właśnie tu w okolicy lasu miejskich, chcemy pokazać i w sobotę, i w niedzielę, bo te najdłuższe trasy właśnie będą jakby podwójnie robiły pętle po tych najtrudniejszych przejazdach i to potem bardzo mocno w pamięci zostaje wśród uczestników, którzy będą się ścigać na tej imprezie. Mam nadzieję, że tak jak Pani to wspomniała, bo cały czas nam na tym bardzo zależy, żeby one sympatyczne. A sympatyczne to dlatego, że my staramy się bardzo otwarcie do wszystkich uczestników, czyli powielamy nasze standardy, że impreza jest dla każdego, że jest dystans hobby na... I nagle się okazuje, że jednak bez skleić tą całą atmosferę, tą imprezę, te miejsce jest zdecydowanie lepsze. Tu ludzie uprawiają aktywny wypoczynek. Tu, jak pamiętam, znakowaliśmy trasy, przejeżdżamy przez miejscowości, nikt tam ze strzałek nie zrywa, ludzie kibicują. Także mi się wydaje, że jest to bardzo fajny kierunek do tego, by cały czas jakby kreować tą część miasta w takim kierunku zdrowego trybu życia. A ci, którzy przyjadą na zewnątrz, na pewno docenią, że położenie Olsztyna, to co już jest, że ludzie aktywnie uprawiają, będzie chyba najlepszą korzyścią dla miasta, dla mieszkańców miasta i dla promocji miasta, gdzie wydaje mi się, że właśnie promocja poprzez taki zdrowy tryb życia, przypominanie, że jest to dla nas bardzo ważne. No i tutaj od razu przejdę do akcji, którą będziemy w tym roku robić, bo zawsze coś dorzucamy. Będzie akcja związana z chorobą XXI wieku. Troszeczkę nieprzypadkowo w tej koszulce siedzę, bo też firma wspiera w tym. Ciśnienie na życie. Ona polega na tym, że przez to, że taka choroba numer jeden jest w tej chwili krajów cywilizowanych, jest nadciśnienie tętnicze i w zasadzie osoby powyżej 40 lat to ponad 50% ma ten problem i nie zdają sobie z tego sprawy. Czyli przy imprezie będą wykwalifikowane pielęgniarki, będą stanowiska, będzie można zmierzyć ciśnienie. Ja, panie prezydencie, mieliśmy pierwszą akcję, w którym zmierzyłem i się okazało, że po zakończeniu kariery jako sportowiec wydawało mi się, że mogę się chwalić 800 tysięcy na liczniku mam. Natomiast gdzieś praca, zawirowania, się okazało, zbadałem ciśnienie, miałem 150 na 110. No i w tym momencie troszeczkę musiałem się popuścić z kawą i w tym chwili się sporządziło do normy, czyli to jest taka ukryta choroba XXI wieku, gdzie ona spokojnie się rozwija bez naszej wiedzy i stąd jest to nasz pomysł, żeby poza tym co dużo i tak robimy przy imprezie, jeszcze do przybliżyć, na czym polega zdrowie, z takiego fachowego punktu widzenia, czyli po prostu zmniejszyć sobie ciśnienie przed startem i po starcie. I się okazało, że jak wystartowałem, tętno się uspokoiło, 130 było i to też jakby jest dowód na to, że rower, maraton rowerowy może się kojarzyć może niektórym, że jest to bardzo ciężka dyscyplina sportu. Niektórzy mówią, no przez sport wyczynowy po zdrowiu to tak nie do końca. Nie. Się okazuje, że większość w moim przypadku ciśnienie mi się normowało. Tak więc jest to bardzo fajna forma rekreacji, która powoduje, że nasze ciśnienie się uspokaja w większości przypadków. Natomiast no, są te przypadki, które niestety powodują zawał
zawały różne, to wtedy może być, że może warto pójść się jednak zbadać. I jeszcze może z takich rzeczy, bo ich jest dosyć dużo, że Państwo może czasu zabierać, może z tych te rzeczy, które w tej chwili tutaj są na telewizorze, większość informacji na innych kartach, które są, Państwo macie w pressbookach, możecie przeczytać. Natomiast no, jest to nasza taka perełka, którą cały czas rozwijamy, czyli cyklomy, który w zeszłym roku on tu zapoczątkował swoje istnienie. Oczywiście jest to taki tylko skan ze strony internetowej. Jest to trasa maratonu, która jest na naszej aplikacji, na naszej stronie do pobrania przez większość telefonów, coraz bardziej popularnych smartfonów, gdzie w ten sposób możemy pobrać trasę. Ktoś, kto się zaloguje, zrobi start na maratonie. Przez internet na bieżąco możemy obserwować zawodników. Można sobie kolegów wybrać z tego właśnie cyklometra i nawzajem się zawodnicy mogą obserwować na trasie, czy ktoś ma stratę. Wręcz po imprezie zawodnicy mogą sobie odtwarzać przebieg wydarzeń no i sprawdzać siebie, czy kto był lepszy na zjeździe, czy kto był lepszy na podjazdach. Jest to unikalna, darmowa aplikacja. No, jeszcze nie słyszałem, żeby z organizatorów, żeby było to darmowo ogólnie dostępne miapy, więc taki mały nasza perełka, którą też jakby technologicznie poprzez aktywność na stronie, którą mamy no, dużą odwiedzalność, no cały czas to rozwijamy i tam jest jakby inne życie potem tętni przed maratonem, już w trakcie, bo na żywo to można oglądać, ale też po maratonie, gdzie jest dużo dyskusji związanych a to z trasą, a to czy były dobre oferty, a to czy pan prezydent, które miejsce zajął, bo to też pewnie będą, może ktoś kto będzie chciał z panem się zmierzyć, to może będzie startować. Także więc jedna z elementów strony internetowej, który jest nam fajnie się rozwija. Natomiast no, zapraszamy na naszą stronę, tam jest dużo więcej informacji w związku z tym, co się dzieje na samej imprezie, w trakcie i bezpośrednio. Ja może tak w skrócie wszystko na raz może narzuciłem, natomiast no ale to naprawdę z przyjemnością, chcę podkreślić, że z przyjemnością wracam do Olsztyna i już niektórzy mogą mnie troszkę na czy to zami zamierzać. Ja przyjechać kilka dni, potrenować na trasach i wziąć udział w imprezie i jakby w ten sposób właśnie promować nasze miasto, to miasto z doskonałymi warunkami do rozwoju sportu i rekreacji, a ta impreza, co wielokrotnie podkreślałem, jest dla nas bardzo przyjemną organizacją raz ze względu na duży profesjonalizm pana Cezarego, który naprawdę wszystkiego znakomicie tutaj dopilnowuje, ale też i z tego względu, że w tej chwili nie stać nas na organizację wielkich, spektakularnych wydarzeń typu Mistrzostwa Świata czy Europy, ale staramy się korzystać z tej bazy, którą mamy, a jedną z nich jest właśnie nasza baza naturalna, ścieżki, las miejski, ścieżki rowerowe i staramy się to wykorzystywać do tego, żeby jak najwięcej osób uprawiało sport, bo generalnie nas to bardziej interesuje ilość osób, może nie jakoś nie 12 zawodników najlepszych na świecie, ale właśnie 1000 osób czy 1200, którzy przyjadą na taką imprezę, bo to pozwala nam aktywizować mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nasi goście są Państwa z dyspozycji, czy jakieś...